Z takich systemów dodatkowych, które znajdziemy na tej maszynie, tak widzimy z przodu, akurat to jest do zbioru trawy, mamy system prowadzenia Cam Pilot, czyli prowadzi nas po pokosach trawy. Oczywiście w kukurydzy mamy autopilota, a na rurze rozładowczej mamy również kamerę, która skanuje nam przyczepę i mamy system automatycznego załadunku. Możemy to robić z boku lub możemy robić to nawet podczas przecinania pola, kiedy transport jedzie za sieczkarnią. Witam Państwa, Andrzej Kulczyński, firma Klas Polska. Na dzisiejszym pokazie prezentujemy Jaguara 950. Jest to maszyna o mocy 585 koni mechanicznych, wyposażona tutaj na zbiór kukurydzy w przyrząd Orbis 600, czyli 6 metrów, 8 rzędów w rozstawie co 75 cm. Tak jak na szybie od drzwi widać, maszyna jest wyposażona w technologię Shredlecz. Technologia Shredlecz jest opatentowana, czyli Konkraker jest opatentowany przez firmę Klas. Żeby tutaj spełnić tą technologię, czyli mamy bęben do tego przystosowany, w bębnie tnącym V-Max mamy nóż mocowany za pomocą dwóch śrub. Noża nie potrzeba przestawiać, dostawiać, tylko go raz ustawimy i całą swoją żywotność jest on w swojej pozycji roboczej. Żeby dojść do noża, mamy boczne otwarcie walcy, zajmuje to dosłownie kilkanaście minut. No i oczywiście wspomniany już Konkraker Shredlecz, czyli zgniatacz, który jest dedykowany do długiego cięcia 20-30 mm. Mamy na jednym walcu 110 zębów, na drugim 145 i spiralny rowek oraz różnicę prędkości 50%. Również maszyna wyposażona jest w czujnik wilgotności, który możemy sobie ustawić do długości referencyjne i na tej podstawie będzie nam zmieniała długość cięcia. Żeby jakość kiszonki poprawić, oczywiście możemy stosować środki zakiszające ze zbiornika o pojemności 375 litrów. Dzień dobry Państwu, jest mi bardzo miło przedstawić Państwu przyczepę Shootmaker. Jest to maszyna wielozadaniowa. Shootmaker wywodzi się z Holandii. Cechą wyróżniającą naszych przyczep jest wleczony podbieracz o szerokości tutaj w tym przypadku 2 metrów oraz takiej samej szerokości rotor, który służy do podawania dalej zielonki. Tutaj jak Państwo widzicie, przyczepa jest wyposażona również w przednią ścianę odchylaną hydraulicznie. Tutaj akurat te grabie prowadzące są dedykowane do trawy, bo przyczepa pracowała przed chwilą w trawie, więc jeszcze nie zdążyliśmy ich zdemontować, ale także proszę zwróćcie uwagę, jest system przykrywania ładunku, który w obecnej dzisiaj pogodzie, jeżeli mamy tak dosyć suchą kiszonkę, naprawdę bardzo się przyda przy transportowaniu tejże zielonki. Takie też jeszcze słóweczko o samej maszynie. Przyczepa jest wyposażona w 30-tonowy tandem, co jest rzeczą unikalną przy tego typu pojemnościach. Oczywiście ten tandem jest hydropneumatyczny, co przede wszystkim klientowi pozwala na bezpieczną i wydajną pracę tą maszyną. Oczywiście w zależności jakie warunki, jakie kukurydze, to jest rząd wielkości 200-300 ton na godzinę, więc kwestia jakie pole, jaka logistyka, bo przy zbiorze kukurydzy na kiszonkę szczególnie bardzo ważna jest ta logistyka i też silos, który przyjmuje ten materiał. Jeżeli chodzi o rozładunek, to tutaj możemy się pochwalić w przyczepie naprawdę bardzo szybkim wyładunkiem wynikającym z zastosowania dwóch prędkości samego wyładunku, ale też unikalną cechą Shootmakera jest to, że walce dozujące, które też w tej przyczepie są zastosowane, nie limitują w żadnym razie samego procesu wyładunku, ze względu na to, że ich jakby przestrzeń między nimi jest bardzo duża, co przyczynia się do tego, że materiał wypada z przyczepy w sposób nieutrudniający samego procesu wyładunku.